Cześć! Dzisiaj opowiem o tym obiektywie Lumix 100 mm, jasność 2.8 makro. Jestem filmowcem i fotografem, który używa pełnej klatki i oto mam obiektyw stałoogniskowy do makro, przede wszystkim makro filmowania. I nie zdawałem sobie sprawy, jak on będzie mi potrzebny na przykład przy zleceniach komercyjnych. Spójrzcie na tę kolekcję. Akurat zabrakło mi tutaj w niej 18 mm, ale jak widzicie, czy to będzie setka, 24, 35, 50, 85 mm, czy 18 mm, wszystkie te obiektywy mają ujednolicony rozmiar. I chociaż różnią się wagą, to mają wyważony środek ciężkości. Po to, aby filmując na przykład na gimbalu, żebym mógł zmienić obiektyw bardzo szybko, nie wyważając ponownie gimbala. I to jest ich wielka zaleta. Ten obiektyw to również najnowsza technologia Panasonica, która pozwoliła uzyskać na chwilę obecną, czyli styczeń 2024 rok, najmniejszy obiektyw makro w pełnej klatce powyżej 90 mm. Uszczelniony, pracujący bezproblemowo do minus 10 stopni. I kolejna rzecz, czyli taki przełącznik, który służy do zmiany zakresu ostrości. Mamy pierwszy zakres, czyli full, tak zwany, który pracuje od 20 cm 4 mm, jest to minimalna odległość ostrzenia, do nieskończoności. Pracuje tak na przykład przy portrecie. Potem mamy zakres od pół metra do nieskończoności i trzeci zakres, którym pracuje najczęściej w makrofotografii czy makrofilmowaniu, to jest od tych 20 cm 4 mm do pół metra. I dzięki temu uzyskano po prostu dużo bardziej sprawny autofokus. Obiektyw makro odwzorowuje obiektyw w proporcji 1:1. I Lumix 100 mm jest takim obiektywem. Użyłem go ostatnio na przykład do filmowania takiego węglika, który pod wysoką temperaturą wypuszczał jeszcze takie iskierki. I bałem się wykorzystać Lumixa GH6, czyli mikro 4/3 z obiektywem makro 30 mm, ponieważ było za blisko tego węglika. I akurat ten obiektyw świetnie się do tego nadał, żeby sfilmować właśnie takie zjawisko. Wykorzystuję również obiektyw makro do tworzenia bardzo różnych artystycznych, abstrakcyjnych ujęć. Kreatywnych obrazów, które często nie są oczywiste. Na przykład wlewając śmietankę do kawy. Warto zwrócić uwagę na tak zwany tryb Hi-Res, czyli wysoka rozdzielczość. W S5II, S5IIX możemy wykonać zdjęcie w rozdzielczości 96 milionów pikseli. Czyli w fotografii makro możemy zbliżyć dany fragment na zdjęciu i uzyskać jeszcze większe przybliżenie. Nagrałem krótki test, aby pokazać Wam, jak bardzo mała głębia ostrości jest w makro, szczególnie w pełnej klatce. Zobaczcie, że używając przysłony nawet 16 czy 22, wciąż mam bardzo małą głębię ostrości. I o tym należy pamiętać, używając obiektywów makro. Ten obiektyw, czyli Lumix 100 mm 2.8 makro, to idealny obiektyw portretowy. To właśnie taka ogniskowa w przedziale 85-135 jest najczęściej używana przez portrecistów. Przysłona 2.8 na 100 mm jest to wystarczająca przysłona, aby dać nam piękny, rozmyty bokeh, czyli ładne tło. Tym obiektywem z Lumixem S5IIX nagrałem kilka ujęć z modelką z takim kolorowym światłem i zmontowałem z tego bardzo krótki klip muzyczny. 9 sekund, ale pokazujący, że bardzo prostym zestawem możemy zrobić coś bardzo ciekawego, kreatywnego. W przypadku ujęć z kotkami mogłem z tego jednego obiektywu korzystać praktycznie do wszystkich ujęć. Do takich portretów z daleka, jak i bardzo bliskich ujęć, które właśnie wymagają obiektywu makro. Do tej pory moimi głównymi obiektywami była 24, 35 i 50. Bez tych obiektywów nie byłem w stanie się ruszyć na zlecenie, czy też na realizację swojego projektu. I zakończę ten film jednym zdaniem, że do tego zestawu dołączam od dzisiaj 100 mm 2.8 makro.
po prostu. Mam dla Was niespodziankę. Kod rabatowy na 10% na aparaty pełnoklatkowe i obiektywy z serii S Panasonica. Wystarczy, że w terminie 8-21 stycznia wykorzystacie mój kod rabatowy KB10 na stronie internetowej sklepu Panasonic Online. Do tego pamiętajcie jeszcze, że jest cashback, czyli do końca stycznia możecie odzyskać do 2400 zł na wybrany sprzęt Panasonica. Opis i wszystkie linki znajdziecie pod tym filmem. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć i do usłyszenia, do zobaczenia.